kolejnym programie. Dzień dobry Sebastian. Dzień dobry Państwu. Kłaniamy się ślicznie. 17 września. Piękna pogoda za oknem. Mirko, byłeś ostatnio tam w ubiegłym tygodniu na demonstracji. Bodajże 10 września, tydzień temu, tak? Tak, Sławomira Dula pod ambasadą Izraela. Oglądałem nagrania z tej demonstracji. Mam wątpliwości co do działań policji, która miała ochraniać tę demonstrację, tak jak ochrania demonstracje na przykład gejów, lesbijek, tak, czy jakieś inne marsze równości i tak dalej, lewackie. Czy was ta policja ochraniała, czy robiła coś innego? Powiem ci Sebastian, jak to rzeczywiście było. Któregoś razu, znaczy ja już również organizowałem taką małą demonstrację i miałem do czynienia bezpośrednio właśnie z policją, ale to byli naprawdę prawdziwi Polacy, to widać było, że chłopaki to nasi, że nie są do nas źle nastawieni, wręcz przeciwnie, dowódca, znaczy osoba, która koordynowała całym tym przedsięwzięciem policyjnym, była ustosunkowana w stosunku do organizatora, czyli mnie, naprawdę bardzo przyjaźnie. W przeciwieństwie do tego, co tutaj mieliśmy możliwość zobaczenia. Narzuca się bezpośrednio, to jest tak mocno widoczne, że ci ludzie, którzy tam stali, nie ochraniali nas, tylko ochraniali tą ambasadę. Nie wiadomo przed czym tak naprawdę, tak? To znaczy się, no wiesz, powiem ci, że wyglądało to tak, jakby brali nas za terrorystów. Tak, bo jakbyście coś robili, wykonywali jakieś próby wejścia tam tak na teren, czy obrzucanie kamieniami, jakby dochodziło do takich prób, chociaż jednej, tak, nawet, czy coś takiego, do czegoś takiego, zamiar taki nawet jakby był, że policjant by widział, to ma obowiązek reagować wtedy, tak, miałby obowiązek. A tutaj wy tylko mieliście mikrofon, banery i chcieliście po prostu zrobić przekaz, tak, pod tą ambasadą. Chcieliśmy po prostu tylko mówić o tym, co chcemy powiedzieć, to wszystko. Tam nie było naprawdę żadnych innych działań, które mogłyby nawet sugerować, że chcieliśmy zrobić cokolwiek innego. Absolutnie nie. A powiem ci, że nawet respektu ze strony policji nie mogło się odczuć. Odnoszę wrażenie, że to, bo powiem ci, trudno jest mi powiedzieć, że to byli rzeczywiście Polacy, a jeśli już, to nie były osoby, które były w rzeczywistości przyjaźnie nastawione do nas, czyli do tych organizatorów w tym momencie. Znaczy ja nie byłem organizatorem, ja byłem, tak prawdę mówiąc, to pojechałem tam tylko i wyłącznie po to, aby sfilmować całe zdarzenie. No ale przy okazji, skoro już tam byłem, to skorzystałem również z okazji powiedzenia kilku słów do kamery. Bo powiem ci, że dziwi mnie, że społeczeństwo polskie, a w szczególności sami Polacy, boją się na swoim terenie, u siebie w kraju, oficjalnie mówić o tym, co się dzieje, wiesz? Czas najwyższy, abyśmy ten lęk, który został w nas zaprogramowany, bo inaczej tego nazwać nie można, zaprogramowany, pozbyli się niego. No tak, i tutaj jeszcze to co właśnie mówimy, że my właściwie jesteśmy drugą Palestyną w tej chwili, tak? No bo nawet ostatnie działania... Jeszcze tak? Nie. Prawie, ale prawie. Prawie, jeszcze nie, ale prawie. Ja nie mówię już o innych działaniach, ale tak z ostatniego czasu. Ja zamieściłem 3 zdjęcia Johnny Danielsa, nadprezydenta naszego, znaczy nie naszego, nadprezydenta Polin i nadpremiera Polin i nad w ogóle tutaj, z prezydentem Dudą, z premierem Morawieckim, z Kukizem, z Kaczyńskim, z Rydzykiem. I momentalnie po zamieszczeniu tych zdjęć, że nie umieściłem żadnego rasistowskiego napisu, żadnych treści antysemickich, po prostu w tonie żartobliwym coś napisałem. Facebook mnie zbanował za umieszczanie, na drugi dzień, Facebook mnie zbanował na 30 dni za umieszczanie treści budzących nienawiść rasową. Ty bodajże po 3 dniach to samo, tak? Nie, tego samego dnia już byłem zablokowany. Po tym jak po tym jak robiłem relację bezpośrednią z tej manifestacji pod ambasadą, jeszcze tego samego dnia wieczorem mój Facebook, konto Facebooka było zablokowane. Tak, to samo jest tam z panem Bugajskim, redaktorem, tak? Czy który tam po nie wiem, czy znasz temat ostatniej złożenia. Nie wiem, teraz nie wiem. Miał pogróżki właśnie za to, że zamieszczał teksty, jakieś tam publikacje na temat właśnie Johna Danielsa, to miał pogróżki.
poprzez SMS-y, przez telefon, samochód mu tam próbowano uszkodzić, czy uszkodzono nawet i... A to nie wiem, czy słyszałeś właśnie tak a propos Johnny Danielsa, bo mamy takiego wspaniałego kandydata, proszę Ciebie, również redaktora, youtubera, pana Macieja Maciaka, który startuje teraz na prezydenta Włocławka. Tak, no obiło mi się gdzieś tam we wglądzie na Facebooku. To właśnie pan Daniels... Armia Maciaka, tak? Tak, ten, tak, bardzo dokładnie. Pana Maciaka właśnie bardzo usilnie krążył pan Daniels w tym momencie. Widać wyraźnie, że boją się, aby Polacy wychodzili właśnie z samą inicjatywą wreszcie startowania, proszę Ciebie, w wyborach i samorządowych, prezydenckich. Widać ewidentnie strach przed nami. Tak, tak. Widać ewidentny strach przed nami. Z tego co wiem, to właśnie nawet były próby przekupienia pana Maciaka. No ale oczywiście to jest to Polak, ja to nazywam rasowy, tak? Nie, żaden skontrolowany człowiek, tak? Tylko właśnie prawdziwy, rodowity Polak, który doskonale zdaje sobie z tego sprawę, w jakiej sytuacji się znajdujemy, co jest tego przyczyną, w jaki sposób możemy temu zaradzić i odważnie zmierza ku celowi. No bo co sądzisz, Mirek, o tym, że jakiś gość, który założył tę fundację parę lat temu, która miała tam jakieś zajmować się jakimiś artefaktami żydowskimi tutaj na polskiej ziemi, mówię o Johnnym Danielsie, jakiś sierżancina, tak to nazwijmy, albo sierżant gdzieś tam z armii, z osady, czy z armii izraelskiej, nagle, kurczę, spotyka się z wszystkimi, gdzie nie ma możliwości, właściwie takie urzędy jak prezydent, jak premier, normalny Pol jak premier, czy jak tam prezes partii nawet, to nie ma możliwości, mówię o Kaczyńskim akurat, nie ma możliwości się normalny Polak, ja czy ty, z takimi osobami spotkać. A taki Daniels, proszę wejść na Facebook i zobaczyć, ile jest fotek z wszystkimi po kolei. Z prezydentem Dudą, z premierem Morawieckim, z wszystkimi jakimiś działaczami PiS-u w ogóle ważniejszymi, z nad prymasem Rydzykiem, tak, w Toruniu. Nie tylko w Toruniu zresztą, tylko na różnych innych spotkaniach. I ten człowiek ma taką możliwość. Z jakiej okazji i dlaczego? W ogóle czy to nie jest uwłaczające dla godności urzędów, prezydenta, premiera, to, że zwykły sierżancina, jakiś tam założyciel fundacji, ma możliwość się spotykać z tymi urzędami, bo ja nie mówię o osobach, niech oni się spotykają na stopie prywatnej z kim chcą, ale to oni pełnią najpoważniejsze urzędy w tym państwie, rzekomo byli demokratycznie wybrani, przez nas, tak? No akurat może nie przez nas, ale przez jakąś tam część społeczeństwa, niewielką, bo wiadomo, że to wszystko jest albo pofałszowane, albo jakiś tam niewielki procent bierze udział w tej chucpie wyborczej, tak? I ten człowiek godzi w urząd prezydenta, bo czy jakiś prezydent, nawet ja, bo tutaj niedaleko sięgając, mówiąc o Orbanie, prezydent Słowacji, Czech, przypuszczam, że krajów nadbałtyckich, z takim Danielsem po prostu by się nie spotkał, czy premier. Co sądzisz o tym? Dobrze, wiesz, dobre pytanie i dobra sugestia, proszę Ciebie, ze względu na to, że nieoficjalnie mówi się, że Polska już jest tak zwanie pod nazwą Poli. Tak. Bardzo dużo jest to widać, zresztą nawet sam pan Duda mówi o tym, tak jakby to powiedzieć, już wrzuca społeczeństwu podświadomie nazwę Polin w swoich wypowiedziach. Także pan Daniels również na razie jest to nieoficjalne, z tego co właśnie słyszę, że podobno jest już nawet prezydentem Polin. Tego Polin. Teraz co nam pozostaje, to tylko wreszcie zacząć o tym mówić, pokazywać ich wszystkich, palcami nawet wytykać na ulicy, ze względu na to, aby ludzie zaczęli odpowiednio reagować, abyśmy przestali się bać ze względu na to, że przyszedł czas mówienia prawdy. Jest to doskonały moment, aby,
abyśmy naprawdę nie stali się taką drugą Palestyną. Bo powiem wam, tak jak właśnie zaobserwowałem pod tą ambasadą Izraela, panowie policjanci, tak jak my przesuwaliśmy się z całą ekipą tam pod tą ambasadą, tak samo panowie policjanci równocześnie z nami przesuwali się. Także, kochani, to nie byliśmy my obstawiani, tylko obstawiana była ambasada Izraela. Czyli to jest widocznie pokazane, że pomimo to, że policja powinna ochraniać nas, aby nam, demonstrantom, nic w tym momencie się nie stało od ewentualnych zewnętrznych ataków innych osób, czyli kontry jakiejś demonstracji bądź kontry osób, które nie zgadzają się z tym, to widać, że Izrael tutaj na naszej ziemi ma niestety, ale więcej do powiedzenia niż my sami rodowici Polacy, do których ta ziemia należy. Z dziada pradziada, gdzie to my za tą ziemię oddawaliśmy życie. Nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie, ludy, szczepy słowiańskie, kochani, to jest nasza ziemia, my tu jesteśmy gospodarzami i czas najwyższy, abyśmy zaczęli głośno, oficjalnie i bez strachu o tym wszystkim mówili. Tym bardziej, że jeśli my teraz tego nie zrobimy, to będziemy mieli dokładnie taką samą sytuację, jak mamy, jak oglądamy to w telewizji, w wiadomościach, co się dzieje w Palestynie. Bardzo, bardzo często jest tak, że informacje stamtąd do nas absolutnie nie docierają. Ale są i zdjęcia, są i filmy, gdzie pokazuje się wyraźnie, że dzieci izraelskie na bombach, które są skierowane właśnie potem na Palestynę, pozdrawiają tych Palestyńczyków, życząc im nie wiadomo różne rzeczy, uśmiechają się, bawią się, cieszą się tym, że zaraz te bomby będą leciały właśnie w stronę Palestyny i tam zabijały tak ludy palestyńskie, dzieci palestyńskie. I dokładnie to samo będzie się działo tutaj u nas. Tylko że to już się dzieje. To już się dzieje w całkiem inny sposób, właśnie za pomocą szczepionek, za pomocą trucia wody, za pomocą chemtrails, za pomocą anten, proszę Ciebie, które bardzo źle na nas oddziałowują, wytwarzając pole energomagnetyczne, które właśnie niweluje nasz cały układ. Ale o tym będzie nasze następne nagranie jeszcze dzisiaj, tak? Także dzisiaj tylko chciałem się jeszcze wracając do tamtego tematu. Nie chcemy żyć tak jak żyją na zachodnim brzegu Jordanu Palestyńczycy w Strefie Gazy, to my nie chcemy żyć na zachodnim brzegu Warty lub Wisły, tak? Absolutnie nie. I powiem Ci, po tej demonstracji znaleźli u mnie, bo zazwyczaj bacznie zwracałem uwagę na to, aby nie zablokowali mi konta. Uważałem na to, co mówię, tak samo jak zresztą teraz mówiłem pod ambasadą, aby nie mogli na mnie niczego znaleźć, żeby nie mogli mnie złapać w taki sposób, aby mnie zaraz mogli aresztować, tak? Poprzez moją jakąś mowę nienawiści, czy jakiekolwiek inne. No my nie jesteśmy żadnymi tutaj antysemitami, nie prezentujemy treści antysemickich, od razu chciałem Ci przerwać też, no bo wspieramy Palestyńczyków, którzy są semitami, tak. Wspieramy tak samo uczciwych, poczciwych obywateli Izraela, tak, którzy też tacy są na pewno. Ale nie wspieramy tego, co dzieje się w Polsce, tak? Chciałbym ci jeszcze na chwilę przerwać. No. To nie są semici. To są Chazarzy. Izrael i te ludy izraelskie to nie są żadni semici. Tak, absolutnie nie. To są syjoniści. To jeszcze będziemy o tym rozmawiać, już jeden program nagrali, drugi. Tylko ja chciałem po prostu zwrócić uwagę, że nie jesteśmy. Aczkolwiek, czy nie po takich nagraniach, jak zaczniemy prezentować coraz szersze takie tematy, należy się obawiać też o swoje zdrowie, życie, tak? Bo szczerze, różne rzeczy się zdarzają w tym kraju. Szczerze, zobacz. Ja miałem już z tym do czynienia na innej niwie, że były jakieś próby tam po prostu różnego rodzaju w związku z moimi innymi działaniami, tak?
I wiem, że na przykład mogę powiedzieć, że nie zamierzam popełnić samobójstwa, kocham życie i ostrożnie jeżdżę samochodem. Tak? Ja specjalnie również nagrałem takie moje krótkie wystąpienie, wiesz, w którym powiedziałem wyraźnie, że absolutnie nie zamierzam ani popełnić samobójstwa, ani nie planuję żadnego wypadku samochodowego, ani niczego innego związanego z moim wcześniejszym zejściem z tego świata. Także absolutnie nie. No bo wiesz, my poruszamy coraz trudniejsze tematy i będziemy poruszać coraz trudniejsze tematy. No, to, co się dzieje w naszym kraju. Pokażemy całą prawdę. Będziemy pokazywać prawdę. Dzieje, tak. A z uwagi na to, że nie współpracujemy z nikim, tak jak niektórzy, tak jak na przykład pan Rola, że jest chroniony po prostu przez system, to może mówić co chce, oczywiście w ramach tego, co mu pozwolą. Tak? I pytać o co chce w ramach tego, co mu pozwolą. Czy inni po prostu, mainstreamowi, którzy mają po 500 tysięcy wyświetleń, tak? I ich nie blokuje, tak jak nas na YouTubie, tak? Słuchaj, ja już miałem 3 razy pogróżki. No i myślę, że mnie to wzrusza? Równie dobrze, ja równie też miałem dobrze ostrzeżenia, może... wiele ostrzeżeń miałem, tak, i miałem też fizycznie po prostu jakieś tam uszkodzenia kół i tak dalej. No, być może w związku z moją działalnością antysystemową na po prostu walce z kastą sędziowską tutaj w Polsce po prostu z tym najgorszym wrzodem, który po prostu rakiem, który tutaj trawi nasz kraj. Odwrotnie, to stałeś się tą szczepionką, tak, tą szczepionką, tak, która, tak, która zaczyna działać, wiesz? I taki rak zaczyna się bronić. To rak zaczyna atakować wtedy. Te zdrowe właśnie organy, wiesz, zdrowe komórki, które nie dały się jeszcze w jakikolwiek sposób zainfekować, tak jak właśnie ty i tobie podobnym, tak samo jak i ja, są zdrowe, tak? Mają zdrowe właśnie myślenie, nie są w jakimś stopniu właśnie zaprogramowane tym rakiem, tak? Czyli takim wirusem zainfekowane. Potrafią skutecznie walczyć z tym systemem. Co prawda na razie nie jest to jeszcze aż tak mocno widoczne, ale powiem ci, że coraz bardziej jest zauważalny strach w oczach właśnie tych syjonistów. Coraz bardziej. I coraz więcej popełniają błędów, więc drodzy Polacy, czas najwyższy, abyśmy wszyscy wspólnie zaczęli o tym mówić. Czas najwyższy, abyśmy wszyscy wspólnie zaczęli ich wytykać palcami na ulicach, pokazywali, wytykać, że to ten... Wytykać ich działania też. Tak, że to ten... Antypolskie, że to ta, antynarodowe, tak. Że to jest oszust, że to jest bandyta, że ten sędzia zrobił to, że ten prokurator zrobił tamto. Jak zobaczymy ich w sklepie, to zaraz naciskać, pokazywać. Niech zaczną się jeszcze bardziej bać, niech czują oddech Polaków na swoim karku. Tak jak my czuliśmy przez dłuższy czas oddech ich. Na naszych kartach. Tak. Będziemy kończyć, ale chciałem zaprosić na następne nagranie. Będzie o wielkich epidemiach w dziejach ludzkości, ale w kontekście. W kontekście. W kontekście tego między innymi, o czym mówiliśmy, ale to w następnym odcinku. Zapraszamy do lajkowania, do subskrybowania naszych nagrań. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, Mirku.